Kąpielisko leśne w Zabrzu ma już 90 lat i przez lata służy mieszkańcom nie tylko w czasie wakacji. W sezonie zimowym funkcjonuje tu popularny Park Miliona Świateł. Potencjał tego miejsca dostrzegli studenci Akademii Śląskiej, którzy w ramach konkursu na koncepcję zagospodarowania terenu przedstawili swoje projekty na jego rewitalizację. Dzisiaj na kąpielisku leśnym poznaliśmy zwycięzców. Karolina Komada. 90-letnie kąpielisko leśne to miejsce w Zabrzu kultowe, ale według wielu pora, żeby się zmieniło. 20-hektarowemu kompleksowi przyjrzeli się studenci Wydziału Architektury Akademii Śląskiej, a swoje pomysły zgłosili w konkursie na zagospodarowanie tego terenu. Ważne, żebyśmy oczywiście poprawiali infrastrukturę, bo ona dziś jest mocno nadwyrężona, ale myślę, żeby właśnie nie ingerować za bardzo w tą przestrzeń zieloną. Dlatego wygrał projekt, który umiejętnie pokazał właśnie, jak wejść z infrastrukturą w to wszystko, co tu w tej przestrzeni się dzieje. No tu mamy wszystko, drzewa, konie, wodę. No i oczywiście możliwość odpoczynku. Spośród 12 projektów komisja konkursowa wybrała 3 najlepsze, jednak autorzy zwycięskiej koncepcji, Michalina Gałuszka i Jakub Stojecki z Akademii Śląskiej, zmierzyli się z trudnościami. Zaskoczyła ich pagórkowatość terenu, która nie łączyła się z pierwotną koncepcją ułatwiającą dostęp dla osób z niepełnosprawnościami. Dlatego wymyśliliśmy taki pomysł takich wzgórków ziemnych, takich pagórków, które by pozwoliły nam dostosować wysokości tego drzewostanu, żeby go zachować, bo jest cenny. Natomiast takim kluczem naszego projektu jest amfiteatr, który miałby się znaleźć tam po lewej stronie przy jeziorze, który z jednej strony wykorzystuje skarpę jako widownię, natomiast z drugiej strony jest lokal gastronomiczny. Amfiteatr umożliwi organizowanie koncertów, spotkań czy też prelekcji na terenie ośrodka. I to właśnie dodanie do tej stuletniej przestrzeni nowej funkcji skłoniło komisję do nagrodzenia tego projektu. A odwaga młodych projektantów może zaowocować w przyszłości. Ta współpraca z miastami nam się zaczęła mocno rozwijać. To są miasta i śląskie, i zagłębiowskie, gdzie czasami zdarza się, że człowiek czy student, studentka, którzy wygrywają projekt, dostają propozycję pracy w Wydziale Architektury bądź Budownictwa lub też inwestycji, żeby nadzorować swój własny projekt. Kolejnym etapem będzie wyłonienie zespołu projektowego oraz pozyskanie środków. Projekty konkursowe będą mogły posłużyć jako inspiracja.